Dzień dobry Państwu, Krzysztof Kamiński. Co nowego u złotego? Zaczynamy tradycyjnie od spojrzenia w kalendarz makroekonomiczny. Tam widzimy, że w dniu dzisiejszym będziemy mieli publikację o godzinie 10 dotyczącą produkcji budowlano-montażowej. Publikacja oczywiście z naszego kraju. Za sierpień rok do roku prognoza wynosi 3,2%, przy poprzednim odczycie 6,6%, co też pokazuje, że prognozy są na znacznie niższym poziomie niż wcześniejszy odczyt. Czy tymczasem rynek, a właściwie sama publikacja, sam odczyt zaskoczy? Dowiemy się tego już za niewiele ponad godzinę. Dodatkowo o godzinie 14 zostaną podane informacje dotyczące podaży pieniądza M3 w naszym kraju. Prognoza wynosi rok do roku 10%, dane oczywiście za sierpień. Natomiast przechodząc już tutaj do kwestii związanych z... To oczywiście kwestie publikacji z rynku polskiego dotyczą wszystkich par z polskim złotym, natomiast już stricte skupiając się na parze EURPLN, to warto wspomnieć, że o godzinie 9:15 poznamy indeks PMI dla przemysłu z Francji, jak również dla usług. Tam widzimy całkiem pozytywną prognozę, mianowicie indeks PMI dla przemysłu wynosi 51,2 punkta. Jeszcze poprzedni odczyt na poziomie 51,1, co pokazuje, że prognoza zakłada wzrost i oczywiście warto wspomnieć dodatkowo, że sam poprzedni odczyt, jak również prognozy znajdują się powyżej 50 punktów, które jakby rozdziela tutaj w przypadku indeksów PMI recesję od rozwoju. I tak samo indeks PMI dla usług, prognoza 53,2 punkta. Z kolei Niemcy, jeżeli chodzi o niemiecki indeks PMI dla przemysłów, tam już nie wygląda aż tak ciekawie. 44 punkty to jest prognoza, przy poprzednim odczycie 43,5, czyli no jednak sporo znajdujemy się poniżej tej granicy 50 punktów, a indeks PMI dla usług już wygląda bardziej ciekawie, może być pozytywnie. Prognoza 54,3 przy poprzednim odczycie 54,8. No i oczywiście też nie zapomnijmy, że jak mamy do czynienia z publikacjami z Francji, Niemiec, one mają ogromne znaczenie. Natomiast największe dla pary euro będzie miała publikacja o godzinie 10 ze strefy euro właśnie dla PMI zarówno dla przemysłu, jak i dla usług. Oczywiście wszystkie dzisiejsze publikacje są danymi wstępnymi, natomiast dla przemysłu, dla strefy euro prognoza wynosi 47,3 punkta, a dla usług 53,3, co nawet całkiem pozytywnie wygląda. No i oczywiście w dniu dzisiejszym o godzinie 15 mamy wystąpienie publiczne Mario Draghiego, który jest jeszcze przewodniczącym Europejskiego Banku Centralnego. Będziemy mieli właśnie publiczne przemówienia o godzinie 15, jak również o godzinie 17. Także oczywiście wszyscy ci, którzy obserwują EuroPLN, powinni obserwować dokładnie, co powie Mario Draghi. Tym bardziej pamiętajmy, że jest on przewodniczącym Europejskiego Banku Centralnego do końca października. Także już niedługo zanim stery przejmie Christine Lagarde. Dobrze, tutaj dużo mówiliśmy o samych danych makro. Zobaczmy może, jak sam wykres wygląda EuroPLN. 4,3730. Dosyć mocne umocnienie widzimy na europejskiej walucie. Zbliżamy się do szczytów z sierpnia tego roku na poziomie 4,3920. Jeżeli uda się przebić ten poziom, możemy dojść do 4,3990, które jest szczytem z poprzedniego roku, z czerwca 2018. Także widzimy, że dzisiejsze publikacje, zarówno te ze strony Polski, jak i ze strefy euro, będą miały ogromne znaczenie. No i oczywiście sama też wypowiedź Mario Draghiego będzie mogła powodować zwiększoną zmienność na tejże parze walutowej. Dobrze, przejdźmy może płynnie do USD-PLN-a. Dolar do polskiego złotego. Tam znajdujemy się w okolicach 3,97, dokładnie 3,9690. Także widzą Państwo, że jesteśmy raptem jesteśmy kilka pipsów od 3,97, a w dniu dzisiejszym również będziemy mieli publikacje wstępne indeksu PMI Stanów Zjednoczonych zarówno dla usług, jak i przemysłu. Tam sytuacja już wygląda znacznie ciekawiej niż dla strefy euro. Mianowicie prognoza dla przemysłu wynosi 50,3 punkta, z kolei indeks PMI dla usług prognoza wynosi 51,5. Dodatkowo wypowiedzi szefa Fed z Nowego Jorku Johna Williamsa, jak również szefa Fed St. Louis Jamesa Bullarda będą dodatkowo wzbudzały też emocje, będą ciekawiły wszystkich tych, którzy interesują się zarówno parą USDPLN, jak również też te wszystkie wystąpienia Mario Draghi, John Williams czy James Bullard, jak również też Mary Daly. Te wypowiedzi mogą również dodatkowo nakręcać sytuację na parze walutowej euro-dolar, a to oczywiście też może wpłynąć i najpewniej wpłynie na zachowanie zarówno pary EURPLN, jak również USD PLN. Także dzisiejszy dzień oczywiście jest pod znakiem wstępnych publikacji indeksu PMI zarówno przemysłowego, jak i dla usług. I oczywiście jesteśmy ciekawi, czy tutaj ten trend, co zakładaliśmy na USDPLN, już pewne boczny trend, konsolidację, czy też potencjał do umacniania się polskiego złotego. Widzimy tutaj, że USD sprawia wrażenie, jakby chciało tutaj powrócić do trendu wzrostowego. Jesteśmy blisko tych szczytów na 3,9850, które były szczytami na przełomie sierpnia i września, co oczywiście powoduje, tutaj tworzy potencjał do dalszych wzrostów. Także oczywiście obserwujemy, zastanawiamy się, czy być może przebije w najbliższym czasie, dzisiaj, jutro, ten poziom. Funt sterling 4,9416. Widzimy cały czas silne umacnianie się funta względem polskiego złotego. Przebiliśmy się poniżej tego poziomu oporu na 4,9343. Obecnie ten poziom jest poziomem wsparcia. No i oczywiście dzisiaj wskaźnik zamówień według CBI, prognoza minus 14, nie napawa to optymizmem, czy wpłynie to na pewną korektę na tej parze walutowej. No, okaże się już niedługo, oczywiście cały czas obserwujemy wszelkie wypowiedzi oficjeli brytyjskich, ponieważ z każdym dniem zbliżamy się nieuchronnie do tej daty końca października, 31 października i zastanawiamy się, czy tutaj jednak da radę dojść do porozumienia, czy jednak nie. No, wszystko się okaże, nowy dzień się zaczął, nowy tydzień, nowe możliwości, jak to mówią. Dobrze, rzućmy jeszcze okiem na franka szwajcarskiego do polskiego złotego. CHF PLN już powyżej 4 zł, co może nieco niepokoić naszych rodzimych kredytobiorców, którzy posiadają kredyt indeksowany w tej walucie. Odbił się od wsparcia na poziomie 3,9360, przebił 4 zł, zbliżamy się do 4,03. Także, szanowni Państwo, mamy nowy tydzień, jakby tutaj nowe też tendencje pojawiają się na wykresie, które osłabiają polskiego złotego. Czy tak będzie do końca dnia? O, okaże się to już jutro, także już teraz Państwa zapraszam serdecznie na kolejne co nowego u złotego. Tymczasem dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, do zobaczenia.